Hello, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem w Chwaszczewie, malutka wioska na północ od Sokółki, 20 km, tyle do tej pory przejechałem, jest 14, dochodzi i właśnie piję pierwszą dzisiaj kawę. Dzięki uprzejmości pani z tutejszego sklepu, która mi zagrzała wody. Rano jakoś tak zeszło, że nie było czasu rozkładać maszynki. Pożegnałem się z Jarkiem, który mnie gościł wczoraj i wyjechałem bez kawy. Od rana bolała mnie głowa, więc kto wie, czy to nie pomoże. Przejechałem, jak powiedziałem, 20 km przez las. Jest tutaj coś takiego, co nazywa się Ostoja Knyszyńska. O ile dobrze zapamiętałem nazwę. Chyba będę musiał sobie kłaść obok drugie źródło internetu i sprawdzać mapy, nazwy, bo niestety, jak już na pewno zdążyliście zauważyć, mam problem z zapamiętywaniem. Ale prawie na pewno nazywa się to Ostoja Knyszyńska. Jest to obszar chroniony Natura 2000. Jest to spory kawałek lasu o charakterze takim pierwotnym. No może nie jest to Puszcza Białowieska, ale również bardzo piękny kawałek lasu. Niewiele mam wam do pokazania. Pogoda jest teraz, jak widać na ekranie, świeci słońce, natomiast generalnie są chmurki, nad czym nie ubolewam, bo one mi pomagają jechać. Natomiast światło do zdjęć jest takie niespecjalne. Może wieczorem się uda coś zrobić. Jeżeli chodzi o moją kondycję, to z nogą jest lepiej. Dziś obudziłem się i nie bolała mnie. Więc pedałuję dosyć żwawo i bez tego dyskomfortu, który towarzyszył mi przez ostatnie dni. Jedzie mi się dobrze. Problem jest innej natury, bo oprócz tego, że trzeba mieć siłę, żeby jechać, to jeszcze musi się chcieć. Jakoś mi się nie chce. Jest coś się takiego wydarzyło, że po prostu mam ochotę siedzieć w jednym miejscu. Nie chce mi się przemieszczać. Natomiast ta wyprawa jest bardzo fajnie skorelowana, nie pozwala siedzieć w jednym miejscu. Chce się, nie chce się, można przejeżdżać mniej lub więcej, natomiast nigdzie nie można po prostu zostać. Nie jestem zaskoczony, spodziewałem się tego, że prędzej czy później przyjdzie taki moment, że człowiek zatęskni za takim, w cudzysłowie, normalnym życiem. Przewidywalnym, gdzie rano się wstaje i się wie, gdzie się pójdzie spać. No ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, gdzie pójdę dzisiaj spać. Wiem, że teraz piję pyszną kawę i jest mi znacznie lepiej. Bateria doładowuje się w sklepie, dzięki uprzejmości tej samej pani, która zagrzała mi wodę na kawę. Jadąc tutaj, minąłem galerię, pracownię rzeźbiarską. Ja ją minąłem, ale chyba się do niej wrócę, to tylko kilkaset metrów. Może to coś ciekawego, zobaczymy. Nie jest oznaczona na żadnych mapach, więc nawet przejeżdżając samochodem, jeśli nie zauważy się tabliczki, to można ją po prostu minąć. Zobaczymy. W sumie dla takich miejsc się podróżuje. No to właściwie tyle, moi kochani. Myślę o zrobieniu kolejnych filmów z cyklu takiego jak ten, czyli Wyprawa i ja. Ten dotyczy po prostu takiej mojej codzienności, mojego nastroju, stanu zdrowia i tego typu rzeczy. Muchy. Nie znoszę much. No i urwało, bo pamięć telefonu była pełna. Filmy z Białowieży.
ciągle blokują telefon, nadal ich nie zmontowałem. Mam nadzieję, że nie macie o to do mnie żalu. Białowieża prędzej czy później się pojawi, może nad morzem. Będzie taką retrospekcją wspaniałych 3 dni, które tam spędziłem. Natomiast jakoś na tą chwilę nie znajduję czasu i motywacji, żeby wrócić do tych materiałów i je po prostu przejrzeć jeszcze raz, połączyć w całość i wam pokazać. Natomiast dzisiaj postaram się jeszcze zmontować materiał z gospodarstwa agroturystycznego Zielona Dolina, które sfilmowałem, byście zobaczyli, jak spędziłem ten jeden uroczy dzień, kiedy ze mną było najgorzej, jeśli chodzi o stan zdrowia. Właściciele tego gospodarstwa, można powiedzieć, uratowali mnie przed cierpieniem w namiocie, bo tego dnia to było cierpienie. To już nie była niedyspozycja, ja po prostu nie byłem w stanie nawet chodzić, a to dopiero jechać. To właściwie tyle. Właściwie nie wiem, dlaczego ja to nakręciłem, bo wydaje mi się, że część z was chce wiedzieć, jak wygląda taka wyprawa z punktu widzenia wyprawowicza. Lasy, łąki, budynki, zabytki, historie. To jedna rzecz bardzo ważna na takiej wyprawie. Natomiast ta wyprawa dzieje się też gdzieś tu i ona niesie ze sobą pewne przeżycia. I tak sobie pomyślałem, że może jesteście ciekawi, jak czuje się wyprawowicz pod koniec 3. miesiąca od podjęcia decyzji o zmianie sposobu życia. I że może chcecie wiedzieć, że to nie jest tak, że to nie są wakacje. Nie jest tak pięknie, jak to bywa w czasie 2-tygodniowego pobytu na łonie natury. Nawet natura może człowieka zmęczyć. Można zatęsknić za betonem miasta, w którym się przeżyło wiele lat. Tak, tęsknię za betonem miasta, w którym przeżyłem wiele lat. Natomiast wiem, przeżyłem już 50 lat, znam życie ludzi i siebie na tyle dobrze, że wiem, że to chwilowe. Może potrwa jeszcze parę godzin, może parę dni, a może parę tygodni. Ale tak czy inaczej, na pewno wydarzy się coś, ktoś, co sprawi, że powróci motywacja i power, jak to brzydko się mówi, z amerykańska. To tyle, nie będę przynudzał. Muszę jeszcze niestety wykonać moją pracę. Kochani, jak zwykle, proszę was o aktywność, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. To, czy oglądacie, to czy nie oglądacie, jest dla mnie informacją, jest dla mnie sygnałem. Jeżeli ktoś z was zupełnie nieświadomie wysyła mi sygnał, że to, co robię, jest bez sensu i właśnie się o tym teraz dowiedział, to zapraszam do tego, żeby dał znać, że jest ze mną na wszelkie możliwe sposoby. Pomóc możecie mi na dziesiątki różnych sposobów. Pisząc komentarz pod postem, motywujecie mnie do tego, bym go przeczytał, bym się do niego odniósł, bym coś odpowiedział. Wysyłając do mnie prywatną wiadomość, pozwalacie mi po prostu z kimś porozmawiać. To też bardzo ważne. Udostępniając moje posty lub linki do filmów, pomagacie mi zwiększać grupę odbiorców obserwujących tą wyprawę. Więc można pomóc mi na wiele sposobów kosztujących odrobinę czasu i odrobinę zaangażowania, a niekoniecznie pieniądze. Natomiast pieniądze też są bardzo ważne. W związku z tym, jak zwykle,
apeluję, proszę, by ci, którzy jadą ze mną i czują, że chcą jechać dalej, tylko tych proszę, bo ja rozumiem, że nie wszystkim się to będzie podobać. Nie wszyscy uznają, że to jest fascynujące i fajne. To jest normalne. Ludziom się podoba i nie podoba, mają różne gusta i tak dalej. Ja nie zamierzam zmieniać profilu tego kanału, ani tej wyprawy na coś w stylu na fazie i pajacować tutaj, ciągle imprezować i pokazywać, jak to świetnie się bawię. Nadal będę pokazywał wam tą wyprawę taką, jaka ona jest. Będę pokazywał jej radosne chwile, kiedy widzi się piękne rzeczy, spotyka wspaniałych ludzi, ale będę pokazywał też znój, jakim ona jest. Będę wam opowiadał, jak to jest, kiedy się nie ma gdzie umyć, jak to jest, kiedy się od kilkunastu godzin z nikim nie rozmawiało, jak to jest, kiedy człowieka coś boli, jak to jest, kiedy zastanawia się, czy przypadkiem jego nowotwór się nie odradza. Będę wam mówił o takich rzeczach, byście zobaczyli, jak ta wędrówka wygląda tak naprawdę. I do tych z was, którzy to lubią, doceniają, mówię to już prawdopodobnie w 10, może 11 minucie tego filmu, więc nie wszyscy tutaj dotrą, ale ci, którzy dotrą, ci, którzy zobaczą ten film do końca, do tych mówię i tych proszę. Skoro lubicie mnie słuchać, skoro wam się podoba to, co robię, skoro chcecie podróżować dalej ze mną, nie zapominajcie, że ja podróżuję tylko i wyłącznie dzięki wam i środkom, które mi przekazujecie. Ja nie proszę o jakieś ogromne datki i wielkie kwoty. Zawsze wyobrażałem sobie, że ludzie, którzy będą ze mną na stałe, będą jechać ze mną przez dłuższy czas, nie obejrzą film czy dwa, przeczytają post lub dwa i stwierdzą, o fajny facet, dadzą lajka i wyślą stówę, bo taka grupa ludzi już się objawiła na tym kanale. Natomiast ja robię to dla ludzi, którzy będą podróżować ze mną, podróżują ze mną już na przykład od 3 miesięcy, będą podróżować kolejne 3, 13, 30, a może i 90. I do tych ludzi apeluję, by kupili bilet miesięczny taką niewielką kwotą, powiedzmy 10 zł, ale co miesiąc, tak by ten mój zasób finansowy był stabilny, pozwalał mi żyć i nie martwić się o to, co się stanie, gdy coś się zepsuje, gdy coś się urwie, coś się złamie, coś się potarga. Sprzęt się zużywa, powolutku trzeba będzie myśleć o wymianie opon w przyczepce, które się wydzierają w zastraszającym tempie. Powolutku trzeba będzie myśleć o wymianie klocków hamulcowych w rowerze. To są niewielkie kwoty, można byłoby powiedzieć. Wczoraj byłem w sklepie rowerowym, klocki na jedno koło to 40 zł, 80 zł na dwa. No ja będę musiał to zrobić. Oczywiście jadę dla siebie, ale jeżeli podróżujecie ze mną i podoba wam się to, co robię, to pomóżcie mi robić to dalej. Bardzo fajnie, że ten film jest taki długi, bo nie wszyscy dotrą do tego miejsca, a ja mówię teraz do tych, którzy dotrą, którzy są na tyle zainteresowani tą wyprawą, że dotrą do 12 minuty filmu na przykład. To byłoby tyle na dziś. Jeżeli ta galeria będzie ciekawa, to oczywiście wam ją pokażę. A jeżeli nie, to będę pedałował dalej i może odezwę się, żeby poinformować was, gdzie też zastała mnie noc. To na razie tyle. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Bądźcie ze mną, jedźcie ze mną, gadajcie ze mną, krytykujcie mnie. Dlaczego nie ma żadnej krytyki? Nie ma hejtu. Czekam na pierwszego hejtera na moim kanale. Czas najwyższy. To na razie.